Dzień dobry, to znowu ja, przy moim zbiorniku 459. Chodzi tu znowu o litarz. Akwarium jest miesiąc po zalaniu. Rośliny są trochę pędzone na CO2. Dodaję też trochę nawozów. Jest to mój główny zbiornik z roślinami i rybkami. No, obsada rybek jest 4 tetry Kongo, 20 lub 30 neonów czerwonych, od 20 do 30 też ruminosów, 5-6 może neonów czarnych, 6 sosumów szklaków. Są tu krewetki Amano, Ghosty, filtrujące krewetki Bambo i jeden Junt. Akwarium jest na nawozach tak samo. Rośliny rosną bujnie, raz w tygodniu są przycinane i po prostu wywalane. Filtracja w tym zbiorniku jest Fluval FX6. To jest główna baza filtrująca, wspomagana przez Eheima, wewnętrzny filtr. Dwie grzałki Fluval i Eheim. Fluval ma 300 W, Eheim 200. Oświetlenie 4x58 W T8. Gama oświetlenia jest niebieskie, białe, radowa, czerwone, Grolux i znowu białe, radowe. CO2 jest w butli wysokociśnieniowej 60 kg. Sterowane wyłącznikami czasowymi. Ja po prostu to jest moje hobby, którym chcę się zajmować do końca życia, a zajmuję się już, tak mówiłem, przedtem 20 parę lat. A temperatura w akwarium jest do 24 do 25,5 stopni. Przy zapalonym świetle jest 25,5. Rybki są w miarę dobrej kondycji, trochę, chociaż podczas starła, teraz się kiryski poobgryzywały. A są też w akwarium po prostu ślimaki. Jeżeli widać, tam takie dwa pełzą. Zasadziłem niedawno trawniczek, języcznik australijski, zobaczymy, czy urośnie. Jest doświetlany punktowo LED-em. I tyle. Życzę miłego oglądania. A tam w rogu właśnie wypływa jeszcze jest gurami Indiego. Są 3 sztuki.